25 października opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Nowe stawki diet będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Z tytułu odbywania podróży służbowej pracownikowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów poniesionych związanych z podróżą służbową. Od 1 stycznia 2023 roku dieta z tytułu odbywania krajowej podróży służbowej będzie wynosiła 45 zł. W przypadku podróży służbowych, które będą odbywały się na przełomie roku, dieta za okres przed 1 stycznia będzie wynosiła po staremu 38 zł, a od 1 stycznia 45 zł po nowym. Zwiększenie stawki diety będzie miało również wpływ na wartości, które są wyliczane w oparciu o tę stawkę. W związku z tym zmienią się takie wartości jak ryczałt za nocleg, który będzie wynosił 67,50, ryczałt z tytułu podróży środkami komunikacji miejscowej 9 zł oraz zwrot kosztów za nocleg na podstawie faktury nie więcej niż 900 zł.